Pierwsze ceremonie ślubne w ratuszu zaplanowano na 7 czerwca. Będą się one odbywały na parterze budynku w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. To jest sala z ekspozycją muzealną. Ona zostanie oczywiście dostosowana do potrzeb takiej sali, w której udziela się ślubów. Natomiast mamy nadzieję, że to podniesie bardzo prestiż tego typu wydarzeń, ponieważ ratusz jest takim miejscem naprawdę reprezentacyjnym. To jest miejsce historii. Tutaj mieści się Muzeum Historyczne, jest tutaj siedziba prezydenta, także myślę, że jak najbardziej w dobrym tonie tutaj taka inicjatywa. Pary młode oraz ich bliscy będą mogli skorzystać z parkingu wokół ratusza. Każde przyszłe małżeństwo, które pojawi się tutaj w ratuszu, będzie mogło skorzystać z takich specjalnych przepustek, dzięki czemu zarówno państwo młodzi, jak i rodzina będą mogli wjechać pod sam ratusz i na czas ceremonii zostawić swoje samochody bez żadnego problemu pod ratuszem. Pałac ślubów czeka generalny remont. Urzędnicy mają pomysł na zagospodarowanie budynku, jednak żadne konkretne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. No jest to już budynek, który naprawdę wymaga odświeżenia, wymaga zmiany. Tam mieści się biblioteka i ona będzie cały czas tam się mieściła. Jest też centrum psychoonkologii, które będą działały oczywiście. W tym roku lubiński magistrat chce ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace remontowe mają się z kolei rozpocząć w 2020 roku.